Większość z was pewnie kojarzy pana Ikonowicza, prospołecznego aktywistę. Pan Ikonowicz, lewicowy działacz, bardzo troszczy się o biednych, najbiedniejszych. Tylko troszczy się w typowy dla lewicy sposób. Bo lewica nie kocha biednych. Lewica nienawidzi bogatych. Bo lewicowe wyobrażenie o bogatych jest dziecinne. Wystarczy kupić mieszkanie w dużym mieście i je wynająć. Wtedy nie trzeba chodzić do pracy. Do pracy chodzi lokator i przynosi właścicielowi mieszkania pensję. No, dokładnie. Wystarczy kupić mieszkanie i je wynająć. Wow. No, i potem jeszcze landlordzi wynajmują mieszkanie za pieniądze, a mieszkanie prawem, nie towarem. Nie kradnijcie pensji, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, że najpierw trzeba zapracować na mieszkanie, by móc je kupić, no, to już lewicowemu aktywiście umknęło.